Cześć, siemanko, z tej strony Gamlox.pl i dzisiaj gramy sobie w Euro Truck Simulator 2. Na początku ściszę sobie trochę. On jest okej. Dobra. Sorry, że tak długo odcinków nie było. Trochę na gierce nie graliśmy. W Euro Trucka nie graliśmy tak często jak kiedyś. No ale już jest. Jesteśmy znowu w świecie ciężarówek, więc na razie jedziemy sobie. Zapomniałem gdzie. Jedziemy tak. Mamy ładunek. Wieziemy opony z Hamburga do Stuttgartu. Dobra. Te wszystkie miasta są w Niemczech, więc 9 godzin będziemy jechali w grze. Dobra. Poprawię kamerkę. No, to jedziemy. Nie ma co czekać. Zapomniałem światło włączyć. Oj, znowu mam problemy z tą kierownicą. Tamtą... O, już... Znowu. Jak zawsze problemy z kierką, z kierownicą. No co poradzić. Trochę się psuje. Ale ja się do tego przyzwyczaję. Dobra. Idziemy. Trochę długa będzie droga. Trochę też długi odcinek będzie. Dobra, zjeżdżamy na lewy pas. No i co tam w ogóle u was? Moi drodzy widzowie. Dobrze się czujecie, bo ja tak. Nudno trochę, bo szkoła. Lekcje i te inne takie rzeczy. No cóż. I jeszcze ten wstrętny koronawirus, więc to jeszcze gorzej. Nie wiem, niby ludzie giną przez ten koronawirus, są zakażenia. To jest dziwne, bo 5 tysięcy zakażeń w Polsce, to szkoła była zamknięta. Było 7 tysięcy zakażeń. To szkoła otwarta, puścili. Tam chodzą małe dzieci, niektóre starsze. A nauczyciele się nie dziwią, nawet maseczek nie trzeba nosić, przynajmniej u mnie. Nie wiem jak tam u was w szkole, jakie są zasady, ale u mnie nie trzeba nosić maseczek. Ale przeszkadzają. Przeszkadzają te maseczki mocno. No i lipa.
No i znowu ten problem mam, że w prawo to tak łagodnie skręcają, w lewo to tak z taką tak mocniej, patrzcie, tak ten, tak szybciej skręcało, widzicie? Teraz w lewo, o, widzicie? Ja leciutko sobie tylko skręcam na kierownicę i już mi tak mocno. Jak skręcam w prawo, to tak łagodnie mi idzie, tak super, tak łagodnie bardzo. Ja muszę ciągle tym kablem ruszać od kierownicy. To trochę przeszkadza, jak się nagrywa odcinek. O, teraz jest normalnie, tak troszeczkę. Dobra, zjeżdżamy. Dobra, zjeżdżamy na ten pas. Doganiamy kolegów. Ojej, za szybko z górki przyjeżdżamy. Nie wiem, chyba ten ładunek podzielę na dwa odcinki, bo w sumie jeszcze trochę nam zostało. Jakieś 463 km. To dam radę. Dam radę. No, może lepiej najpierw się prześpimy i za to. Nie, jeszcze paliwa dużo mamy, ale musimy się przespać, bo zaraz tutaj zaczniemy ziewać. A powiem wam, że no duży mamy ładunek. Dwie przyczepy. Tak jak muszę wykręcić, żeby nie zahaczyć z tyłu. No dobra, nie zahaczę. Dobra. Wejdziemy sobie tutaj. Trochę jeszcze. O. No i idziemy w kimę.
O, piękny dzień. Już po 9. No to jedziemy. Jeszcze trochę nam zostało. Nie wiem, o czym by tutaj pogadać. O, tutaj ładny most mamy. Z torami. Ale myślę, że to raczej nie problem z kierownicą, tylko znaczy nie problem z kablem, tylko z kierownicą, tak normalnie. Nie, muszę coś tam poluzować. Albo poproszę osobę dorosłą, żeby mi w tym pomogła. No dobra, włączę sobie takie światełka, wyświetlenie. Albo może jednak z kablem problem. Czasami jest tak, a czasami tak. Czekajcie, poruszę coś tym kablem. No, teraz jest lepiej. Aktualnie zbieramy na razie na skanie S. Dla mojego taty.
Potem będziemy ją robili. Ja jeszcze chyba z jakieś, jak skończę to zlecenie dzisiaj, to chyba będziemy mogli zrobić zakup nowej ciężarówki. Tak myślę, przynajmniej. Nie wiem, ile ona tam kosztuje. Nie, tutaj. Chyba to. Chyba to. No, to. To jest skania. No, to jest skania R jednak. No. Więc taka będzie. Albo będzie taki. Jedna osiówka będzie. Konfiguracja silnika to zrobimy najlepszą. A, tutaj jest najlepsza. No, we wnętrzu będzie tak wyglądała, tylko że zrobimy. Chyba taką. No, taką zrobimy. I damy sobie polskie malowanie. Gdzie to było? To jest chyba to. To. Chyba to. Podejrzewam, że to. Nie, mi się tak podoba. To jest nawet spoko. Ale chyba miało być tak, albo tak, nie wiem, ale chyba tak. Dobra, będzie tak, to będzie taki znaczek po łosie, ale to, zrobimy to wszystko jak ją kupimy. Więc mój tato na razie jest w Holandii. Jak przyjedzie, to będzie miał niespodziankę. Rozjeżdżamy tutaj. No dawaj, dawaj. Dobra. Ale zasuwamy. Musimy teraz dzwonić. No nic, ale to już zrobimy.
policję. Jeszcze z jakieś. Jakieś, no, mogę powiedzieć, że 300 km, bo dopiero 290. No to 290 km i będziemy zapomniałem, będziemy w celu, na celu, u celu, będziemy po prostu w firmie, o, no, będziemy w firmie, to jedziemy, kupimy ciężarówkę, zrobimy ją. Znaczy, jeszcze nie będziemy jej robili, bo nie wiem, jak mi tata tam chciał, więc no, przyjedzie to, nagramy odcinek. Zjeżdżamy tutaj. No dobra, spłacono pożyczkę. Sto trzy kilometry na godzinę. Z górki było. Szybko poszło to zlecenie. No w sumie jeszcze wcześniej jechałem. To było z jakieś 9 godzin wcześniej. No. A teraz pozostało nam jeszcze 3 godzinki. No zjeżdżamy. Nie. Ojej. Już nie zdążymy. No jedź to. Teraz nie przejadę. Dobra, przypuszczę, to jedziemy.
No trochę ten odcinek będzie trwał, zobacz ile już nagrywa. Dopiero 25 minut. To jeszcze, jeszcze jest spoko. No bo dojedziemy jak będzie 35 minut. I gdzieś tu za 10 minut dojedziemy pewnie. No, pewnie tam. Zaraz będziemy 124 kilometry. Ładnie tutaj pięknie nam idzie. Wpiszemy do tunelu. Fotoradar.
52 km i 52 minuty. Patrzcie na to tutaj. Tutaj jest porówno. Fajnie, to fajnie. Fajnie się ułożyło. Ojej, teraz jadę. Przyjemnie się gra. Tutaj akurat musimy teraz dzwonić do 40. Dobra, może być. Może jeszcze jakieś 15 minut będziemy na miejscu. No, zaraz będziemy w Stuttgardzie. Już widać w oddali budynki. Idziemy zaraz w celu. 1 km. 4 minutki. A, to już tutaj tylko prosto i w prawo i będziemy na miejscu. Dobra, zielone. O, przechodźmy na żółtą, ale zdążyliśmy. A, zielone, zielone. Nie, 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 nie. No i będzie. No! Nie złapało nas. Tak to byśmy mandat musieli zapłacić. Tak to byśmy musieli zapłacić mandat. No nie. Nie, 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 nie. Ale nam nie wyskoczyło, więc jakiś błędzik był. Dajemy tak. Dobra. Chcę też dodatkowe punkty. Wyszło. Bałem się, że będę musiał trochę jeszcze wycofać. Stop. Wiedziałam. O, ale głośny. Głośny, pneumatyczny. Dobra. Nie pierwszy raz z taką naczepą mam do czynienia w cofaniu, więc może być łatwo. Lub też nie. Stop. Patrzcie normalnie. Milimetry, centymetry, milimetry nas dzielą od ściany. Nie, źle. O.
A teraz tak, taki cyk i przód. Teraz tak. Nie, wsteczny. Będzie niełatwo. Niestety. Zobaczymy lampę, zobaczymy. Ale nic, na szczęście się nie stało. A mówiłem, że będzie łatwo. Jednak nie. Taki myk, że wycofamy tak. A było. Nierówno, ale chociaż no, udało się, dobra. 17,5 zarobione. Level, nowy poziom, 17. Dobra, i co by tutaj zaznaczyć? A zaznaczymy sobie to. Dobra, zastosuj. Dobra. 112 na koncie. 112 tysięcy, przepraszam, na koncie. To jedziemy po skanie, jeśli nam starczy. Aby tutaj był dealer ze skaniem. Dobra, dzięki. O, stop. Czerwona. Dobra. Przypuszczaj. No dobra, on skręca tu dzięki. To jest dealer Mercedes. Dobra. Gdzie tutaj jest dealer scan? 1 tu we Francji. A w jakim to mieście? Nie wiadomo. Mapa świata. My jesteśmy aktualnie w Stuttgarcie. Oj, nie. Resetuj nawigację.
Gdzie to się Francja zaczyna? My jesteśmy tu. 100 gardzie. Czy dealer skaniec z Zurych? Czy w Berno? Czy w Genewie? Może w Strasburgu? No, chyba w Strasburgu. Dobra. Jedziemy do Strasburga. Znaczymy. Dobra. To jedziemy. Ile nam to zajmie? A to jakieś 3 godziny. Ale to chyba zrobimy w nowym odcinku, więc ja się będę z wami żegnał. Zapiszę sobie grę. Dobra, to już się automatycznie zapiszę, to już się nie wyjdę. No, więc ja już będę kończył. Cześć i siemanko, do następnego odcinka.